Bartek Niewiadomski, Samadhi, odcinek 7. Czyta autor. Nie odwrócił głowy. Nie chciał robić z siebie jakiegoś prowincjonalnego buca, który pojawia się na takich imprezach tylko po to, aby łapać kontakty wśród bardziej od niego zacnych i bardziej wpływowych ludzi. Sam był profesjonalistą i chciał być za takiego uważany. Mimo swojego na co dzień skromnego wyglądu, jest dość zamożnym człowiekiem. Nigdy nikomu się z tym nie zdradził. Wśród wszelkiego rodzaju artystów i twórców sztuk tak różnych od siebie, wśród innych agentów i marszandów sztuki, pozostawało tajemnicą, dlaczego Iwan Rafael nie szuka innych, zdolnych i obiecujących twórców do swojej stajni. Dlaczego zajmuje się sprawami tylko i wyłącznie Mancha Klimta. Nikt nie mógł doszukać się w tym sensu. Gdy dookoła panuje wyścig, który nie ma mety, którego trasa jest pełna ostrych zakrętów, Iwan ma całą tą gonitwę głęboko gdzieś. Nie interesuje go jakakolwiek rywalizacja z innymi agentami. Nie podniecają go intrygi snute przez pozbawionych skrupułów ludzi z jego branży. Nikt na niego nic nie ma, nikt nie jest w stanie w żaden sposób mu zaszkodzić. Wszyscy doszukują się jakichś sensacyjnych rozwiązań tej zagadki. Dlaczego Iwan Rafael zajmuje się tylko jednym skądinąd genialnym artystą? Stać go, aby nie robić nic. Mógłby oddać się obojętnie jakiej pasji. Bliskie jest mu malarstwo. Nigdy nie próbował, ale coś w głębi jego duszy podpowiada mu, że świetnie by sobie poradził w tej materii. Na może film lub teatr? Wszystko jest możliwe. Stać go na to. Nawet Klimt o tym nie wie. Iwan cały czas gra przed nim wybraną dla siebie rolę, inteligentnego i skromnego agenta, czasami trochę gamoniowatego. Pasuje mu to. Klimt płaci mu 30% od każdej podpisanej umowy. Obaj są z tego układu bardzo zadowoleni. Iwan postanowił sobie, że gdy będzie już na zasłużonej emeryturze, napisze książkę o świecie, w którym z muzami chodzi się pod rękę. Dla wielu osób z tej branży może to być niemałym szokiem. Zrobi to. Wyda taką właśnie książkę, która obnaży całkowicie tą dziwkę, jaką jest art i show business. Dopiero wtedy uruchomi swoje zasoby wiedzy i pieniędzy. Bez żadnych hamulców będzie korzystał z kilkuset tysięcy dolarów zgromadzonych na swoich kontach. Gdy miał 30 kilka lat, kupił we Włoszech popadającą w ruinę winnicę. Kilka lat zajęło mu doprowadzenie jej do stanu, w którym zaczęła przynosić dochody. Później dokupił jeszcze kilka. Teraz jest właścicielem 13 świetnie prosperujących winnic, 6 jest w Toskanii, a 7 w południowej Francji. Nie prowadzi ich osobiście. Zatrudnił do tego odpowiednich ludzi, a sam jeździ tam raz w roku odpocząć przez 2, czasami 3 tygodnie. Nikt tutaj o tym nie wie. Taki to jest Iwan Rafael. Zarabia na swoich winnicach spore pieniądze, ale mimo to brakowało mu innych doznań. Spróbował zająć się sztuką. Bardziej z nudów niż chęci zarobku. Nawet Mancz o tym nie wie. Czasem tylko zastanawia się, skąd Iwan bierze wino, którego nie sposób dostać na miejscu. Gdy goście, zaproszeni przez Maynarda, zmierzali w ich stronę, do Iwana i gospodarza tego wieczoru podeszła jedna z barmanek. Przepraszam, pani White, zauważyłam, że zaprosił pan do swojego stołu gości. W trosce o komfort zarówno pana, jak i pańskich przyjaciół ośmielę się zaproponować państwu zmianę miejsca. Chcesz nas przesadzić, aniołku? White z ironicznym, ale miłym i figlarnym uśmiechem spojrzał na dziewczynę. Proszę mi wybaczyć, pani White, spieszyła się niezbyt autentycznie. Widocznie nieprecyzyjnie się wyraziłam. Pragnę zaproponować panu i pańskim gościom specjalną kameralną salę. Pewna jestem, że będzie tam państwu bardzo wygodnie. Jest to szczególna sala, którą proponujemy tylko bardzo specjalnym gościom, a pan niewątpliwie do nich należy. Spojrzała na niego spod długich, czarnych rzęs w taki sposób, że wiadomo już było, jak White zakończy ten wieczór. No dobrze. Skoro tak miło proponujesz nam takie wyjątkowe miejsce, to z pewnością się tam przeniesiemy. Prawda, panie Rafael? Oczywiście, panie White, z dziką rozkoszą. Iwan, podnosząc się z fotela, dopiero teraz dostrzegł, kim jest jeden ze znajomych Maynarda. Panie Rafael, pozwoli pan, że przedstawię panu mojego serdecznego przyjaciela, wielkiego znawcę, miłośnika i kolekcjonera sztuki.
pan Ben Satnel. Iwan nie zdziwił się, że spotkany kilka dni temu w jakiejś obskurnej mordowni elegant pojawia się na tym wernisażu. I nie dziwi go także to, że jest przyjacielem Maynarda. Iwan Rafael, bardzo miło mi poznać pana w tak oficjalnej formie, bo w sumie w pewien sposób poznaliśmy się już, prawda, panie Satnel? Satnel ubrany jak zwykle w śnieżno-biały garnitur, białą koszulę i te same lub takie same czerwone buty i biały krawat uśmiechnął się lekko. Spojrzał na Iwana spod swoich hipisowskich okularów i wyciągnął małą, delikatną dłoń. Mi również bardzo miło, panie Rafael. Tylko proszę mi przypomnieć, gdzie się spotkaliśmy. Rozumie pan, odbywam bardzo wiele spotkań i być może sytuacja i czas, w którym dane było nam się wcześniej zobaczyć, umknęły lub zagubiły się gdzieś w mojej pamięci. Przepraszam pana za to bardzo, ale cóż zrobić, pamięć zawodną jest. Nic nie szkodzi, doskonale pana rozumiem. Sam miewam podobne sytuacje. Wiele osób w wielu miejscach w tak różnym czasie. Umówiłem panu spotkanie z człowiekiem, którego interesami się zajmuję. Spotkaliśmy się kilka dni temu w lokalu o nazwie Kulisy. Był pan tam z obecnym tu pańskim asystentem, a ja byłem z Manchem Clintem. Oczywiście, proszę mi wybaczyć. Jak mogłem nie pamiętać? Satnel kłamał w iście koncertowym stylu. Doskonale pamiętał całą sytuację. Dobrze wie, kim jest Iwan Rafael. Wie więcej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Odwrócił się do White'a. Witaj, Maynard. Dość dużo czasu upłynęło od naszego ostatniego spotkania. White musiał się pochylić, aby przyjacielsko przywitać się z Satnelem. Twoje dzieło wywarło na nas olbrzymie wrażenie. Pamiętasz moich asystentów? Dopiero teraz, stojący nieco z tyłu Lil Firstgarden i Lila Crowes podeszli bliżej. Wybacz, Ben, ale nie miałem chyba przyjemności ich poznać, czego niewątpliwie żałuję. Powiedział, patrząc Lil prosto w oczy dłużej niż wymaga tego etykieta. Pan Rafael z pewnością też nie. Szanowni panowie, Satnel rozpoczął prezentację. Ta pani to Lil Firstgarden. Jest odpowiedzialna za dobry, wspaniały wizerunek mojej działalności, a także dba o kontakty z moimi klientami. Lil przywitała się w bardzo służbowy sposób z obydwoma mężczyznami. A ten oto olbrzym, kontynuował Satnel, wskazując na Lila Crowesa, to Dash Lila Crowes. Człowiek zajmujący się przede wszystkim bardzo szeroko rozumianym bezpieczeństwem moich interesów. Lila Crowes uścisnął mocno dłoń White'a, który absolutnie nie dał po sobie poznać, że ten silny uścisk zrobił na nim jakieś wrażenie. Następnie przywitał się z Iwanem, który lekko stęknął z bólu, gdy jego dość filigranowa dłoń zniknęła w łapie Dasha Lila Crowesa. Jeżeli pan Lila Crowes zajmuje się bezpieczeństwem pana firmy proporcjonalnie do szczerości wykazywanej w uścisku dłoni, to może być pan spokojny, panie Satnel. Pańskim interesom nic nie grozi. Powiedział Iwan, rozcierając bolącą dłoń. Oto, panie Rafael, jestem jak najbardziej spokojny. Zarówno pan Lila Crowes, jak i pani Firstgarden są bardzo kompetentnymi pracownikami. Ani Dash, ani Lil nie zareagowali na te słowa. Stojąca cały czas przy nich barmanka, nie chcąc przerywać tych powitalnych uprzejmości, zajęła się pożeraniem wzrokiem Maynarda. Nie robiła tego już tak dyskretnie jak wcześniej. Wystarczy jeden jego gest, a będzie mógł zrobić z nią co zechce. Panie White, sala jest przygotowana, zapraszam państwa. Patrząc w oczy Maynarda, przemknęła prawie niezauważalnie językiem po swoich wargach. Niby nieświadomie. W ten szczególny sposób, jak robią to kobiety wiedzące, że usta i język nie służą tylko do jedzenia i mówienia. Oczywiście. Moi drodzy, słyszeliście. Mamy przygotowaną dla siebie osobną, bardziej kameralną salę. Myślę, że nie macie nic przeciw, aby ten oto anioł nas tam zaprowadził. Maynard, jak możesz myśleć, że możemy mieć coś przeciw, prawda, panie Rafael? Za tą panią możemy iść nawet na samo dno piekła. Po tych słowach Satnela Lila Crowes wydał z siebie krótki, szarpany odgłos, co przy sporej wyobraźni można by było uznać za śmiech. W rzeczy samej, Ben, na samo dno piekła, odparł White, uśmiechając się tak, jakby był wtajemniczony w rzeczy, o których nikt z obecnych nie miał zielonego pojęcia. Jasne, chodźmy. Będziemy mogli już w większym gronie jak najbardziej świadomych sztuki ludzi kontynuować rozmowę o pańskim dziele, panie White. Iwan szczerze cieszył się z zaistniałych okoliczności. I proszę przynieść nam butelkę wina.
Albo powiedzmy dwie butelki. Może być czerwone. Poprosił Satner prowadzącą ich dziewczynę. Może być jakieś toskańskie albo coś z południa Francji. Poszerzy nam to trochę percepcję, prawda, panie Rafael? Myślę, że zdecydowanie ma pan rację, odpowiedział Iwan, nie przejmując się zbytnio propozycją Satnera. Aż taki zbieg okoliczności nie jest możliwy. Doskonały wybór, Ben. Z tamtych stron pochodzą wina wprost genialne. White szedł kilka kroków za prowadzącą ich, wcieloną cudownością. Genialne, powtórzył, myśląc już zupełnie o czymś innym. Dziewczyna doprowadziła ich do dużych drewnianych drzwi, bardzo ładnych, bogatych we wszelkiego rodzaju roślinne ornamenty. Wielkie, czarne, rzeźbione wrota na tle czerwonej ściany wyglądały jak brama do innego, zdecydowanie bardzo hermetycznego świata. Miejsca pełnego doznań niedostępnych zwykłym śmiertelnikom. Świata grzesznego, kuszącego swą pierwotną aurą, czystością nieskalaną etyką, czy moralnością wpajaną ludziom od samego początku ich obecności tutaj. Iwan zwrócił na nie swoją uwagę, gdy tylko je zobaczył. Bardzo dziwiło go to, że nikt z pozostałych nie przejął się tak bardzo tym osobnym dziełem sztuki, jakim bez wątpienia były te podwójne drzwi. Satner, tak samo jak White, zachowywali się tak, jakby wielokrotnie przemierzali ten korytarz. Maynard zresztą był pochłonięty zupełnie czymś innym. Iwan jest bystrym obserwatorem i szybko się zorientował, o co chodzi w zachowaniu ślicznej dziewczyny, która ich prowadziła. Jej zachowanie wcale Maynardowi nie było takie obojętne. Gdy szła przed nimi jej gospodarz, bo tak właśnie postrzegał tego wieczoru White'a, nie odrywał wzroku od jej ponętnych kształtów. Szanowni Państwo, jesteśmy na miejscu, powiedziała, otwierając te wielkie i z pewnością ciężkie drzwi z niebywałą lekkością. Proszę się rozgościć. W tej sali nasi goście mają zapewnione maksimum prywatności. Mam nadzieję, że będzie to Państwu wygodnie i będzie to dla Państwa bardzo miły wieczór. Goście, których tutaj zapraszamy, nie są zobowiązani do przestrzegania godzin otwarcia naszej galerii. Jeżeli będą Państwo potrzebowali czegoś, czego tam nie ma, proszę zadzwonić. Na stoliku jest telefon. Połączenia stąd otrzymują natychmiastowo status priorytetowych. Wszelkie, że tak powiem, niedociągnięcia są przez nas natychmiast naprawiane. Życzę miłego wieczoru. Ukłoniła się. Odchodząc, otarła się minimalnie o Maynarda i spojrzała na niego w taki sposób, że tylko kamień nie poszedłby za nią. White oblizał tylko wargi. Wytrzyma te kilka godzin bez najmniejszego problemu. Wie, że ona będzie na niego czekać. Diabelski urok White'a jak zwykle zrobił swoje. Wnętrze sali jednoznacznie kojarzyło się z biblioteką, jakie istniały w XIX-wiecznych pałacach. Duży stół na środku, wspaniałe ciężkie krzesła wokół niego. Na stole kilka pozłacanych świeczników ustawionych między półmiskami z bardzo wykwintnym jedzeniem. Większość stanowiły owoce morza, homary, ostrygi, przyrządzane na różne sposoby krewetki. Przekąski raczej niż dania główne. Na osobnym stole ciasta, ciasteczka i inne bogactwo słodyczy. Jedną ze ścian zajmował olbrzymi stylowy regał z winami. Na przeciwległej ścianie barek z mocniejszymi trunkami, wódka, whisky, koniaki, brandy i wszystko, czego człowiek mógłby zapragnąć. Przy ścianie, w której są drzwi, znajdował się fotel i niewielki stolik, na którym stał staroświecki, bakelitowy telefon pozbawiony obrotowej tarczy z cyframi. W ścianie przeciwległej znajdowały się za ciężką bordową kotarą okna. Przygaszone światło główne, palące się świece, delikatna woń kadzideł i spokojny jazz, snujący się po cichu z ukrytych gdzieś głośników, tworzyły wspaniały, spokojny nastrój. No nie ma co mówić. Naprawdę bardzo wyjątkowa sala, stwierdził na głos Iwan po tym, jak dość szybko, ale uważnie rozejrzał się po tym pomieszczeniu. Tak, panie Rafael, jest wyjątkowa. Ten zapach, to światło. Cudowne miejsce. Właśnie tutaj bardzo lubimy się spotykać z Maynardem podczas jego krótkich wizyt w tym mieście. Prowadzimy wtedy dyskusje na różne tematy, ale nie ukrywam, że głównym jest zawsze sztuka, pasja, absolut twórczy. Być może często brutalny w swym przekazie, ale jak najbardziej autentyczny. Cieszę się, że podoba się panu tutaj. Satner tylko przez czas, gdy to mówił, podziwiał salę. W momencie, gdy skończył, skierował się do regału z winami. Ben, myślę, że znajdziesz tam na pewno wino, o które prosiłeś naszą przewodniczkę. Naprawdę olbrzymi wybór mamy tutaj. White bardziej bezpośrednio powiedział do Bena. Nie omieszkał przy tym dokładniej przyjrzeć się Lil. Pani także ceni sobie włoskie wina, pani Firstgarden? Zapytał.
Jak najbardziej. Czerwone i wytrawne wino jest tym czynnikiem, który powoduje, że krew płynie w odpowiednim tempie. Pozwala poznać smaki, o których nie mam często pojęcia. Jego barwa, zapach i smak. Swego rodzaju byt absolutny, zamknięty w kieliszku. Chyba się pan ze mną zgodzi, panie White. Elin odpowiedziała tak, jakby chciała kokietować Maynarda. Ja się z panią zgadzam, a pan, panie Rafael? Zgodzi się pan z nami, że siłę, która sprawia, że jest pan tym, kim pan jest, można porównać do kieliszka dobrego, wytrawnego wina? White zwrócił się teraz bezpośrednio do Iwana, który skupił się w międzyczasie na stole z przystawkami. Do kieliszka? Czy do wina, panie White? Po tych słowach Iwana Lila Cross i Sutner spojrzeli na niego tak, jakby publicznie chciał zdradzić jakiś starannie ukrywany sekret. Nie bardzo rozumiem. Jak do kieliszka czy do wina? White zbaraniał odrobinę. Minę miał taką, jak gdyby ktoś przy pomocy jednego słowa obalił jego tworzoną przez wiele lat teorię. No jak to nie rozumie pan? Czy wino podane w zwykłej szklance, a nalane z tej samej butelki bardzo szlachetnego rocznika jest mniej, że tak powiem, szlachetne od tego w specjalnie dla niego stworzonym kielichu? Czy bardziej liczy się zawartość, czy opakowanie? O to mi chodzi, panie White. Dopiero po chwili Iwan zauważył stojącą obok niego filigranową postać Bena Satnella, który trzymał w dłoniach dwa kieliszki z winem. Bardzo proszę, panie Rafael. To jest doskonałe wino. Może da pan radę rozpoznać ten bukiet? Spytał Satnell, podając mu kieliszek i patrząc prosto w oczy. Iwan próbuje odgadnąć, czy ten człowiek mógł w jakiś sposób zdobyć jakiekolwiek informacje o jego drugim źródle dochodu. Wino wyglądało rewelacyjnie. Jego barwa jak krew, jak życie, światło świec przechodząc przez polerowane kryształowe szkło budziło na ścianach tej sali niewyobrażalne, jednokolorowe, ale w wielu odcieniach abstrakcyjne wzory. Czerwień i jej cała paleta intensywności. Cienie na ścianach, jak aktorzy w bardzo krwawym przedstawieniu. Niesamowite. Rafael pierwszy raz widzi coś takiego. Nigdy wcześniej nie spotkał się z tym, że płomień świecy może razem z czerwonym winem tworzyć takie iluminacje. Dziękuję, wziął kielich z dłoni Satnella. Nie będę zgadywał, panie Satnell, żaden ze mnie znawca. Iwan spojrzał na Satnella, który nie wyglądał już tak świetliście. Może to przez te złamane winem światło. Jego garnitur, na którym idealnie ułożyły się krwisto-czerwone refleksy, nierównomiernie puszczone przez pryzmaty kryształów promienie świec, nadawały mu wygląd groteskowo makabrycznej postaci. Oj, Rafael, Rafael, starasz się jak tylko potrafisz, ale kłamać to ty nie umiesz. Pomyślał Satnell, po czym zdecydowanie na głos rzekł. Wino całkiem niezłe, ale nie będziemy chyba, moi drodzy, dusić w zarodku tak wspaniale zapowiadającej się rozmowy, prawda? Satnell zwrócił się do wszystkich i wziął niewielki łyk wina. No ależ oczywiście, Ben, zawtórował mu Maynard. Zastanawiam się tylko nad tym, co powiedział nasz nowo poznany przyjaciel. Co jest bardziej istotne? Zawartość czy opakowanie? Treść czy może forma? Zamyślił się przez chwilę. A może... Nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzą. Idealne byłoby pytanie, na które odpowiedź rozwiałaby istniejące od wieku wątpliwości. Mianowicie? Satnell przerwał mu, siadając wygodnie na jednym z krzeseł. Lil i Lila Crow stanęli mniej więcej metr za nim. Lil nachyliła się i szepnęła mu coś do ucha. Wszystko w porządku, Lil. Niemal w tym samym momencie szeptem jej odpowiedział. Cicho, ale wystarczająco słyszalnie dla pozostałych. Przepraszam, Maynard. Proszę, jak brzmi to pytanie? Dusza czy ciało? Prawda, panie White? Tak brzmi ta najstarsza zagadka. Iwan wtrącił się w myśl White'a, poznając po pierwszym łyku wino ze swojej winnicy. Dokładnie tak, panie Rafael. White ucieszył się, że Iwan tak dobrze go zrozumiał. Tylko proszę nie zrozumieć tego w sensie... Nie szata zdobi człowieka, bo absolutnie nie to mam na myśli. Jest pan wierzący? Satnell spytał Iwana. Powiem panu... Tak, panie Satnell. Iwan zastanawiał się chwilę, wytarł chusteczką niepokojąco obficie gromadzącą się ślinę w kącikach ust, po czym rzekł. Bywają chwile, gdy sam sobie zadaję to pytanie. Nie odpowiem panu jednoznacznie. Wiem, że wierzę. Czy może bardzo chcę wierzyć w coś...
w coś, co czyni nasze życie i nas samych takimi, jakimi jesteśmy. Chcę wierzyć w coś, co powoduje, że podążam w takim, a nie innym kierunku. Bardzo chcę wierzyć, że gdy dane mi będzie opuścić ten świat, to wcale nie będzie to koniec, a raczej coś w formie zmiany adresu. Tak to widzę. Chcę wierzyć, że odrodzę się gdzieś, kiedyś, w takiej czy innej postaci. Nie wierzę w niebo ani piekło. Bardziej wierzę w nazwę to równoległość. Wierzę, panie Satnel, że ten nasz świat i tak zwany tamten świat są bardzo równoległe do siebie, że promieniują na siebie nawzajem, mieszają się ze sobą. Wierzę, że śmierć nie istnieje, zmieniamy tylko poziom postrzegania. Przekonany jestem, panie Satnel, że gra pan w szachy. Czy zna pan szachy trójwymiarowe? Spojrzał na Satnela, który skinął głową potwierdzająco i mówił dalej. Tam, szachownica podzielona jest na wiele równoległych poziomów. Gra toczy się na każdym z nich. Myślę, że to będzie dobre zdefiniowanie ogółu istnienia. Nasze czyny popełniane na naszym poziomie gry mają swój oddźwięk na innym. Czyny kogokolwiek, czy z naszej rzeczywistości, czy z jakiejkolwiek innej mają wpływ na nasze życie. Mam nadzieję, że mnie państwo rozumiecie. Iwan spojrzał po kolei na każdego z obecnych. Reinkarnacja, tak? Wędrówka dusz, nirwana. White wszedł za bar i bardzo uważnie sprawdzał, jakie mocniejsze trunki mają do dyspozycji. Może i tak właśnie jest. Jeżeli tak, to wielka szkoda, że nie pamiętamy tego, co było wcześniej, skończył swój wywód White. Niestety, nie pamiętamy. Z odrobiną doskonale wyczuwalnej ironii dodał Satnel, po czym kontynuował. Winorośl to również bardzo ciekawe porównanie. Od tego zaczęła się nasza dyskusja przecież. Jest krzew, rodzi cudowne w swej naturze owoce. Z owoców tych robi się wino. Jaki będzie to rocznik, zależy od bardzo wielu zewnętrznych czynników. W każdym razie idzie ono w świat. Zbiera różne opinie, zachwyt, pogardę. Jeżeli wino z danego rocznika jest bardzo dobre pod każdym względem, zostaje ono bardzo długo pamiętane i chwalone. Staje się w pewien sposób nieśmiertelne. Jeżeli wskutek tak samo różnych zdarzeń wino nie wyszło najlepiej, ginie gdzieś w historii dziejów. Być może tak samo jest z duszą. A pan, panie Satnel, wierzy w cokolwiek? Ja nie wierzę, panie Rafael. Ja wiem. Krótko i stanowczo Satnel odpowiedział Iwanowi. Co pan wie? Iwan nie dawał się zbyć taką odpowiedzią. No właśnie, Ben, oświeć nas. Wtrącił się White, który traktował tą dyskusję trochę inaczej niż Satnel i Rafael. Zdaje mu się, że jest to zwykła rozmowa o rzeczach, które w sumie średnio go interesują. Satnel dopił wino, odstawił kieliszek na stół i zaczął rozwijać swoją odpowiedź. Wiem, że tak jest. Wiem, że życie nie kończy się z chwilą, kiedy w żyłach przestaje krążyć krew, serce przestaje bić, a miliony neuronów w mózgu zastygają w bezruchu. Wiem, że jest ciąg dalszy wydarzeń. Tak samo jak to, że będąc tutaj teraz, panie Rafael, i nie mając świadomości o wcześniejszych czasach, nie jest wcale dowodem, że nie spotkaliśmy się już kiedyś. Zgadzam się z panem, że nie ma piekła, że nie ma nieba. Ta szachownica, którą pan przywołał jako przykład, myślę, że ma swoją nazwę. Jedyne, co ma nazwę, jeśli nieba i piekła nie ma. Ta szachownica nazywa się Teraz. Może to zbyt skomplikowane. Nazwijmy ją po katolicku. Czyściec. W nim jesteśmy, w nim trwamy. W nim żyjemy, w nim wędrujemy, dopóki nie osiągniemy czegoś w rodzaju absolutu. To tak w skrócie, panie Rafael. Być może przy następnej okazji trochę bardziej szczegółowo opowiem panu o tym, w co wierzę. Dobrze, Ben, więc dokąd to wszystko prowadzi? Na koniec trafiamy do tego czyśćca? Próbował nadążyć za tematem White. Stojąc tyłem do Satnela, a Iwana mając po lewej stronie, był już zdecydowanie bardziej skupiony na przygotowywaniu drinków. Może napijemy się czegoś mocniejszego? Co wy na to, moi drodzy? Zwrócił się do wszystkich. Satnel i Rafael przeczącym ruchem głowy odmówili. A państwo? Skierował pytanie do Lili Lila Krowza. Nie, bardzo dziękujemy. Odpowiedziała Lili w swoim i Dasza imieniu. A tobie, Maynard, wydaje się, że gdzie niby teraz jesteś? Teraz, dokładnie w tej chwili. Czasami bardzo mnie zaskakujesz swoją ignorancją. Odpowiedz mi, gdzie teraz jesteś? Satnel, poirytowany zachowaniem White'a, dość ostro go zaatakował tym pytaniem.
Ben, nie będę się zagłębiał z tobą w jakieś filozoficzne dyskusje. Jesteś niedoścignionym mistrzem takich rozmów. Ja nie. Ja jestem tutaj twórcą, który materializuje swoje myśli i wyobrażenia o tym świecie. Szukam, gdzie w tym technologicznym holokauście znajduje się miejsce człowieka. Dlatego tak nazwałem swoje dzieło. Implant. Bo kim jesteśmy, jeżeli nie implantem? Częścią, która powoduje, że świat staje się coraz bardziej techniczny, cybernetyczny. Jesteśmy organiczną wszywką na głównym procesorze komputera, który kiedyś nazywaliśmy nasza planeta Ziemia. Ona już nie jest nasza, Ben. O tym mogę z tobą dyskutować, o sensie sztuki, o jej przekazie. Nie o filozofii czy religii. Dlaczego? Bo szczerze mam to gdzieś. Skończył White i na raz wypił swojego drinka. Według pana jesteśmy w czyśćcu, tak, panie Sutton? Pan natomiast, panie White, twierdzi, że jesteśmy implantem. Ciekawe. Podsumowując. Człowiek jest organicznym implantem w cybertechnologicznym czyśćcu i to któryś raz z kolei, tak? I niestety nic z tego, co było wcześniej, nie pamięta, tak? No panowie, czapki z głów i klękajcie narody. Wiedziałem, że będzie to bardzo ciekawy wieczór, ale nie przypuszczałem, że zabłądzimy w tak niesamowite rejony. Rafael wcale nie krył rozbawienia. Państwo wybaczą, ale na mnie już chyba czas. Iwan zaczął zbierać się do wyjścia. Panie Rafael, powiedział Sutner, za pierwszym razem, gdy pojawia się taka myśl, zawsze brzmi to absurdalnie, ale tylko za pierwszym razem. Później zaczyna się rozumieć znaki, dostrzegać kolejność zdarzeń. Wszystko zaczyna się idealnie układać. Sam się pan o tym niedługo przekona, jestem tego pewien. Miło było pana poznać i rozmawiać z panem dzisiaj. Dziękuję za ten wieczór, panie Rafael. Sutner podał na pożegnanie swoją dłoń Iwanowi. Panie White, Iwan zwrócił się do Maynarda. Jeszcze raz gratuluję dzieła. Życzę kolejnych tak wciskających się w świadomość prac. Podał rękę Maynardowi, pozostałem skinął głową na pożegnanie. Dobranoc państwu. Dziękuję, panie Rafael. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie dane nam porozmawiać. Dobrej nocy. White pożegnał Iwana. Iwan, odprowadzony wzrokiem przez całe towarzystwo, wyszedł z sali. Nie wiedział, jak ma to wszystko traktować. Czy jest sens zastanawiać się nad tym wszystkim? Czy to, że Sutner podał mu wino z jego winnicy, to przypadek, czy może zamierzone działanie? Może komunikat z rodzaju wiem o tobie więcej niż ci się wydaje? Czy temat wędrówki dusz naprawdę tak samoistnie wyniknął podczas tej rozmowy? Czy może było to z góry zaplanowane? Całe mnóstwo pytań. Dobrze, że chociaż wystawa genialna. Z tego Iwan naprawdę bardzo się cieszył. Sam widzisz, White. Nie wszyscy są gotowi na to, aby im uświadamiać, gdzie są albo kim są. Sutner powiedział do Maynarda, gdy Iwan wyszedł i zamknął za sobą drzwi. Czasami sobie myślę, że walczysz z niewidzialnym wrogiem, Ben. Odkąd wszyscy jesteśmy tutaj, w ludzkiej świadomości, to ty zawsze miałeś najgorszy PR. Nawet Lil nie da rady tego naprawić. Cokolwiek byś zrobił, zawsze będziesz najgorszym złem. Nieważne, ile dobra uczynisz, zawsze będziesz odpowiedzialny za wszystko, co najgorsze na tym świecie. Jeszcze bardzo wiele pokoleń musi przejść po tej ziemi, aby coś się w tym temacie zmieniło. Podziwiam cię. Tak samo jak podziwiam Lil za to, że tak wytrwale dążycie do obranego przez siebie celu. Wiedz tylko, że jeśli uda wam się zrealizować swój plan i dowiedzą się o tym zwykli ludzie, to będzie koniec. Nastąpi koniec ludzkości, jaką znamy. Byłeś sędzią. Myślisz, że naprawisz swoją zbrodnię? Myślisz, że skazany przez ciebie na bolesną śmierć człowiek teraz ci wybaczy, od tak? Skazałeś go wbrew temu, co naprawdę czułeś, żeby nie powiedzieć, że wiedziałeś. Wydałeś wyrok wskutek nacisków pewnej, bardzo wpływowej do tej pory grupy ludzi i co najlepsze wskutek zdrady. Twój szef ochrony zdradzi swojego przyjaciela za zazdrości o kobietę, jakże banalny powód. Nie wiem, jaki cud się musi wydarzyć, aby wybaczył mu ten, którego tak potraktował. Odpowiedział Sutnerowi Maynard i zwrócił się do Lila Crowsa. A ty? Wyszło ci coś z tej wielkiej miłości, dasz? Ucieszyłeś się, że będziesz częścią planu. Ucieszyłeś się, bo wiedziałeś, że twoje prawdziwe powody zdrady nigdy nie zostaną odkryte. No niestety nie wyszło. Z tego wszystkiego tylko w gardle masz wiecznie sucho. Lila Cross nic nie odpowiedział. Patrzył tylko na White'a z rosnącym gniewem. Chciałby skręcić mu kark, ale wie, że w bezpośredniej konfrontacji z White'em miałby nikłe szanse.
Wtedy uczyniłem wszystko, aby mieć spokój w miejscu, w którym wtedy żyłem. Satan jakby starał się tłumaczyć. Gdybym mógł przewidzieć konsekwencje, a przecież powinienem, tych kilku wypowiedzianych słów, gdybym wiedział, ile zostanie w imię tego przelanej krwi. Chcę to naprawić. Dla swojego egoistycznego spokoju. Dla Dasza. Chcemy w końcu przestać szukać i odejść. Połowa planu jest wykonana. Jeszcze trochę i wszystko będzie jasne. Pamiętaj, Maynard. Czynimy i chcemy czynić dobro. Oświecać ludzi. Tchnąć w ich ciemne umysły trochę światła. To jest cel. Satnel za każdym razem, gdy przeszłość wraca do niego, popada w swego rodzaju depresję. Chce już spokoju, ciszy. Jest już bardzo zmęczony. Na nas także już czas. Dzięki za zaproszenie, Maynard. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy podczas twojego pobytu tutaj. Ben z Maynardem uściskali i pocałowali się w policzki na pożegnanie. Lili Dash bez słowa się ukłonili. I cała trójka opuściła tą kameralną salę.